A teraz panowie, żeby nie gadali ze im za wysoko, bo po góralsku panowie śpiewają w tej samej, w tym samym rejestrze, co dziewczęta, co kobiety. Syćka śpiewają na jednym tonie. Jedni pierwszym głosem, pierwszy głos zaczyna, wchodzą drugie. W tercji, kwarcie, kwincie, więc to jest syćko strasznie proste. Trzeba ino się osłuchać i na początek trzeba okropnie głośno się drzeć. Ho, 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 hej! Na przykład chłopcy na dziewczęta gwizdają bardziej tak na owce, nie? A na dziewczęta krzyczą se tak. Ho, ho, hej! Dziewczęta! Strugujecie? Trzy, cztery. Ho, ho, hej! Dziewczęta! A dziewczęta odpowiadają. Dzięki temu, że nasze babcie dbały o te dawne zwyczaje, to potem te święta my mocniej przeżywali. No i dziś te pastorałki góralskie chętnie śpiewamy, ale też lecimy na pasterkę, co by tym gromkim śpiewem w śródnocnej ciszy odezwać się, pochwalić małego narodzonego, a potem idziemy na podłazy, do sąsiadów, młodzi chłopcy idą ku dziewczętom, zaczynają chodzić kolędnicy do w niej od drugiego dnia świąt, a dziś już po wieczerzy wigilijnej. No i dbamy o to, co by młodzież wiedziała, że chodzenie na przykład kolędników nie jest jakąś żebraniną, ale jest pięknymi zwyczajami, śpiewem, gwarą umojone, no i ubraniami, bo kolędnicy też muszą się do świąt przyrektować. Przybierzeli do Betlejem pasterzem, grając kucznie dzieciątecku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Idziemy! Bardzo serdecznie w Nowochódzkim Centrum Kultury, w Białej Galerii tegoż centrum. Witam bardzo serdecznie naszą wspaniałą artystkę, panią Wandę Fikpałkową. Pani Wanda Fikpałkowa, dzisiaj i wystawa scenograficzna. Myślę, że te brawa na początek to będą takie odpowiednie, żebyśmy wiedzieli, że wystawa Wandy Fikpałkowej w Nowochódzkim Centrum Kultury w Białej Galerii ma charakter absolutnie wyjątkowy. Jest zorganizowana z okazji 60-lecia pracy twórczej, a ponieważ Wanda Fikpałkowa jest zarówno malarką, jak też scenografką, o czym bardzo wielu znajomych, znających Wandę Fikpałkową zapomina albo też nie identyfikuje jej z teatrem w tak mocny sposób, ta wystawa jest okazją do tego, żeby poznać niezwykle bogatą, niezwykle twórczą działalność na tej właśnie niwie teatralnej Wandy Fikpałkowej. Najważniejsze to jest płaszcz Tuwima, który jest ureprezentowany. Był realizowany w Grotesce i w czterech jeszcze innych teatrach. Występował na festiwalu w Pradze, Kwadrienale w Pradze, i tam my Polacy, w 5 osób, między innymi ja, dostaliśmy złoty medal. No i druga praca, też taka ważna dla mnie, to są intermedia, które dostałam za intermedia srebrny medal w Jugosławii w Nowym Sadzie. Wanda Fikpałkowa odkrywa nam teczki ze swoimi autorskimi projektami kostiumów, scenografii i do bardzo wielu spektakli, do których
jest tutaj pełna gama oryginalnych plakatów, które również projektowała. Będzie można odszukać właściwie całą chronologię działalności od lat 60. aż po rok 2006. Tych wątków również nowochódzkich na tej wystawie odnajdą Państwo kilka, a sama obecność i możliwość przywoływania tego świata, który był obecny i był przede wszystkim dominujący w latach 60., 70., 80., nurty i projekty, z których słynęła sztuka polska, a których to reprezentantką znakomitą jest wybitna malarka i scenografka Wanda Fig-Pałkowa.